10. Owczarek kaukaski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami. Psy tej rasy są zrównoważone, niezależne, nieufne wobec obcych, czujne, stanowcze i terytorialne. Na własnym terenie nie tolerują nikogo obcego. Często wykazują skłonności dominacyjne. Mogą sprawiać problemy niedoświadczonemu opiekunowi. Nieumiejętnie prowadzone stają się agresywne. Owczarek kaukaski broni swoich najbliższych, pozostaje więc nieufny wobec ludzi, których nie zna. Pies ten może być psem niebezpiecznym, jeżeli jego właściciel nie zadba o jego odpowiednie wychowanie i socjalizację. Z tego powodu powinien mieć doświadczonego opiekuna, pewnego siebie oraz świadomego charakterystycznych cech tej rasy. Jeśli nie wyczuwa ze strony ludzi zagrożenia, traktuje ich z obojętnością. Z drugiej strony w obliczu niebezpieczeństwa staje się bojowy, napastliwy, w skrajnych przypadkach potrafi bez wahania ugryźć. 9. Pakistański Bulldog. Jedną z najrzadszych ras psów jest Guldong, zwany inaczej Buldogiem Pakistańskim ze względu na kraj pochodzenia rasy. Jest to przedstawiciel poważnych ras psów związanych z walką. Pakistańskie bulteriery są kuzynami angielskich bulterierów. Gdy Deccan był pod panowaniem brytyjskim, żołnierze korony przywieźli z Wielkiej Brytanii czystej krwi angielskie bulteriery. Psy były następnie krzyżowane z lokalnymi rasami, co doprowadziło do powstania pierwszych pakistańskich bulterierów. Niewielu hodowców wie, że ta rasa Bully Kutta pozostała czysta i niezmieniona od czasów starożytnych. Wielu kwestionuje jednak pochodzenie i historię. Niezależnie od prawdziwego pochodzenia rasy, popularność Bully Kutta w ojczyźnie jest nadal bardzo duża. Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na coraz to lepsze psy bojowe, hodowcy próbują udoskonalić rasę. Pakistańskie bulteriery mierzą średnio od 50 do 66 cm w kłębie, są zatem zaliczane do grupy psów dużych. Ważą średnio 35-45 kg. Teriery są często nieufne wobec obcych, mają silny instynkt terytorialny i zawsze staną w obronie swojego właściciela. Są doskonałymi, uważnymi stróżami. 8. Dog kanaryjski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie mastifa, wyhodowana na Wyspach Kanaryjskich do stróżowania i pilnowania stad bydła. Współcześnie jest trzymany jako pies pilnujący stad bydła i pies towarzysz. Dog kanaryjski to pies bardzo pewny siebie, zrównoważony i opanowany. W pewnych sytuacjach potrafi jednak ujawnić swój ognisty hiszpański temperament. Bywa wtedy popędliwy i gwałtowny. Jako były pies bojowy ma tendencję do zachowań agresywnych, zwłaszcza wobec obcych psów lub ludzi, których uzna za zagrożenie dla swojego stada. Swój temperament dog kanaryjski odziedziczył m.in. po przodkach Bordino Mojerero, będących potomkami hiszpańskich psów do bydła, które trafiły na wyspy w XV wieku podczas kolonizacji przez Hiszpanów, a następnie rozprzestrzeniły się po całym archipelagu. Były to psy odporne, waleczne, o ognistym temperamencie. Kojarzenia psów w typie bojowym z typem pośrednim wykształciły psa bojowego o żywym usposobieniu i predyspozycjach obrończych. 7. Dog niemiecki. Słynące z bycia największą rasą na świecie, dogi niemieckie są znane jako majestatyczne psy o imponujących rozmiarach. Są ogólnie uważane za łagodnych gigantów i dobroduszne rodzinne zwierzęta domowe. Ale tak jak w przypadku wszystkich ras, dog niemiecki może stać się agresywny. Ze względu na zniechęcający rozmiar, wagę i siłę, agresywny dog niemiecki staje się prawie niemożliwy do opanowania. Ogólnie są psami niezwykle terytorialnymi i mogą atakować bez ostrzeżenia. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie doga, wyhodowana w Niemczech jako pies bojowy i do polowania na duże ssaki. Współcześnie jest użytkowana jako pies stróżujący, obronny lub pies towarzysz. Są to psy przyjazne, mocno przywiązane do właściciela. Wobec innych zwierząt domowych są tolerancyjne pod warunkiem, że są od wczesnych lat przyuczane do ich obecności. Dogi niemieckie są powściągliwe i ostrożne. Występujące osobniki agresywne powinny być wyłączane z dalszej hodowli. Posłuszeństwo tych psów można wyegzekwować konsekwentnym i stosunkowo wczesnym wychowaniem. 6. Kangal turecki. Ten pies zadba o to, by intruz nie wtargnął na posesję, a równocześnie chętnie pójdzie na spacer z dziećmi. Należy do narodowych ras tureckich przeznaczonych do ochrony i pilnowania stad. Jest to pies w typie molosa górskiego, duży i mocny, lecz jednocześnie zadziwiająco zwinny i szybki.
Kangal to pradawny pies pasterski, który świetnie sprawdza się jako pies rodzinny. Wierny, oddany rodzinie, świetny stróż i opiekun. Pies tej rasy na swoim terenie jest mało widoczny, nigdy nie traci energii bez potrzeby. W razie zagrożenia działa jakby błyskawicznie. Żaden intruz nie wtargnie bezkarnie na teren pilnowany przez Kangala. Natomiast zaakceptuje on gości wpuszczanych na posesję przez właściciela. Pies ten charakteryzuje się wyjątkowo silnym naciskiem szczęki. Siła jego ugryzienia potrafi przekroczyć 52 kg na centymetr kwadratowy, co jest wartością większą niż ugryzienie wilka. 5. Bull Mastiff. Kiedyś był postrachem kłusowników, dziś osoby zafascynowane rasą znajdują w potężnym Bull Mastiffie wiernego przyjaciela i obrońcę. Choć te psy wyhodowano do pomocy w zwalczaniu kłusownictwa, obdarzone świetnym węchem sprawdzały się też jako posokowce i tropowce. Bull Mastiff to czworonóg o symetrycznej budowie ciała, pokazującej wielką siłę, wytrzymałość i czujność, potężnie zbudowany i mocny. Rasa została opracowana w Anglii przez leśników, którzy chcieli uchronić zwierzynę leśną przed atakami kłusowników. Psy te nie mają skłonności do pogoni za zwierzyną i samowolnie nie oddalają się od właściciela, dzięki czemu doskonale sprawdzały się jako obrońcy myśliwych na polowaniach. Dorosły, wzorcowo zbudowany pies tej rasy powinien ważyć od 50 do 59 kg, a jego idealny wzrost został określony na przedział 64-69 cm. Zaatakowany przez większego psa może dać się sprowokować. Łagodny charakter nadal łączy z dużą siłą, odwagą i umiejętnością obrony, dlatego zaatakowany Bull Mastiff może okazać się dużym zagrożeniem dla agresora. 4. Doberman. Rasa wywodzi się z Niemiec. Nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, pierwszego hodowcy, który był również poborcą podatkowym, właścicielem zakładu przerobu odpadów rzeźnianych, a także Hitzlem. Przypuszczalnie najostrzejsze ze złapanych psów rozmnażał w celu uzyskania specyficznej rasy. Wyhodowane psy były czujne, często były używane jako psy stróżujące i policyjne, z czasem otrzymując przydomek psów żandarmów. Używano ich również do tępienia dużych gryzoni. Z natury dobermany są powściągliwe dla ludzi, przynajmniej na początku. Po krótkim czasie jednak, gdy stwierdzą, że nie jesteś zagrożeniem, odsłaniają swoją ciepłą stronę. Te psy są niesamowicie lojalne i uwielbiają trzymać się u boku swoich właścicieli. Przywiązują się do swoich właścicieli i bronią ich z niezwykłym poświęceniem. Są również otwarte, ale mają tendencję do silnej więzi z jednym konkretnym członkiem swojej rodziny. Jednak ogólnie są zadowolone z bycia częścią stada, rodziny jako całości. Dobermany mają bardzo silne szczęki i są w stanie ugryźć z siłą ponad 20 kg na centymetr kwadratowy. To wystarczy, aby przegryźć na pół piłkę tenisową. Oprócz siły zgryzu, dobermany mają również tak zwany zgryz nożycowy. Oznacza to, że ich zęby łączą się w dość precyzyjny, przeplatany sposób. To pozwala im bardzo skutecznie trzymać to, co gryzą, i pozwala im również z łatwością przegryzać przedmioty. 3. Owczarek niemiecki. Kiedy w Europie Środkowej rozwinął się ruch kynologiczny, a jednocześnie rozwój miast pociągnął ze sobą wzrost przestępczości, zrodziło się zainteresowaniem psem służbowym. W Niemczech utworzono związek, którego celem było popieranie hodowli psów owczarskich, w których widziano dobry materiał na psa służbowego dla wojska i policji. W 1925 roku odbyła się we Frankfurcie nad Menem wystawa, na której poddano surowej ocenie owczarki i wyselekcjonowano osobniki mające mieć do tej pory najsilniejszy wpływ na kształtowanie tej rasy. Sylwetka prawidłowo zbudowanego owczarka niemieckiego jest prostokątna, mocna i harmonijna. Pies ma prosty grzbiet z wysokim, wyraźnym kłębem oraz pojemną klatkę piersiową z dobrze wykształconym przedpiersiem. Kończyny owczarka niemieckiego powinny być proste, idealnie równoległe i umięśnione, a ścięgna i stawy mocne. Dobrze wychowane owczarki niemieckie są zwykle bardzo opiekuńcze wobec swojej rodziny i są niebezpieczne tylko dla osób, które nie są jej częścią. Jednak źle wychowane owczarki niemieckie mogą stać się niebezpieczne nawet w pobliżu swojej rodziny. Ponieważ owczarki są dużą rasą psów z dużą siłą gryzienia, oznacza to, że mogą być bardziej niebezpieczne niż większość innych ras. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na to, jak niebezpieczne mogą być owczarki, jest to, jak są traktowane przez właścicieli. Dobre traktowanie tych psów znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że staną się niebezpieczne. Jednak owczarki zwykle dobrze reagują na szkolenie i zwykle szybko dostosowują się do ról, które otrzymują. 2.
Rottweiler. To rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez Rzymian Germanii. Psy te pilnowały bydła stanowiącego zapasy żywieniowe legionów oraz ciągnęły ciężkie zaprzęgi z żywnością i amunicją. W średniowieczu rzeźnicy używali rottweilerów do pędzenia bydła, ciągnięcia wózków z towarami i ochrony gospodarstwa. Wzorzec opisuje rottweilera jako psa średniego do dużego wzrostu, średniej wagi. Jest on harmonijnie zbudowany, przysadzisty i potężny. Sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego i zwinnego. Psy te mają silny charakter i lubią dominować. Z tego też względu ich właściciel powinien być konsekwentny i zdecydowany, bo tylko w takiej sytuacji będzie w stanie zapanować nad psem. Rasa ta jest bardzo terytorialna, dlatego też przywiązuje się do domowników. Świadczy to, że nie stanowi dla nich zagrożenia pod warunkiem, że jest dobrze traktowany. Szybko się przywiązuje, jest wierny i lojalny wobec swoich właścicieli i stara się ich chronić. Rottweiler z natury jest psem obronnym i agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o zrównoważonej psychice, wymagający odpowiedniego i konsekwentnego podejścia. W rękach osoby brutalnej i niezrównoważonej Rottweiler staje się nieprzewidywalny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia. 1. Amerykański Pitbull Terrier – Pitbull. Historia tej rasy sięga ponad 150 lat. Rasą, która po części stworzyła obecnego Pitbulla, był Bulldog. Jednym z głównych poglądów na historię American Pitbull Terriera jest teza, że psy stosowane do walk w ringu były nową rasą specjalnie do tego stworzoną. Rodowody tej rasy, jeśli kiedykolwiek były zapisywane na papierze, nie były dokładne, gdyż żaden z hodowców nie chciał ujawniać sekretów swojego sukcesu innym i tym samym uniemożliwił im powtórzenie swoich osiągnięć. Amerykański Pitbull Terrier to rasa, która chyba od zawsze budzi spory respekt na tle innych psów. W Polsce psy zaliczane są do ras uznawanych za agresywne. Na świecie są różne rodzaje psów, jednak Pitbull posiada pewną wyróżniającą go na tle innych ras cechę. Amerykański Pitbull Terrier jest psem niemal nieustępliwym i często chce wygrać za wszelką cenę. To bardzo silne uczucie, przez które pies często zapomina nawet o bólu. Psy tej rasy charakteryzują się siłą, walecznością i odpornością. Co więcej, dobrze wychowany i poddany intensywnemu procesowi socjalizacji, Pitbull potrafi być przyjaźnie nastawiony nawet do innych psów. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij odwiedzić nas na Instagramie oraz na Facebooku. Nie zapomnij polubić też tego odcinka i zasubskrybować nasz kanał.